Ale obsada. Wyłączono, wyłączono. Co? Jedziemy? Prosimy o ciszę. Błagam aparatu ci. Duża. A nie, proszę pana. To jest zwrot używany tutaj w hotelu Westminster? A to jest burdel, a nie hotel. Mogę pana zapewnić, że nie robię tego z cudzą żoną. O, akurat. Oj, ja to wszystko muszę mówić z Jane. Nie odpowiadam na więcej pytań. Kim jest Jane? Jane jest żoną Roniego, prawda, Roni? A z kim sypia pana żona? Nie. Paweł, ubierz się, muszę wracać na debatę. Pani Łanej, między mną a Roniem wszystko będzie w porządku. Ja go właśnie spotkałam na korytarzu. Dzień dobry. To była Jane. Paweł, ubierz się i idź do parlamentu. Nie! Rozmyśliła się. Muszę porozmawiać z George'em. A chcę poznać twoją żonę, George. A ty, Richard, powinieneś pójść do parlamentu. Pani premier musi się bardzo niecierpliwić. George, wydaje mi się, że nasza sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej. Pogorszyła się jeszcze bardziej? Błagam, niech pani nic więcej nie mówi. Co my zrobimy z siostrą Foster? Wszystko w porządku, czeka na razie w szafie. Ja ją muszę zabrać do domu. Boże, co ja powiem mamusi? Ale pani ho mamusie, pomyśl o Pameli. No to zostaniemy tu na wieki. Zaraz, mam pomysł, George. Wiem, tak. Znalazłem twoją żonę. Gdzie? W szafie. Siostrę Foster. Nie. Ona ma psika na twoim punkcie. Nie. Zrobi dla ciebie wszystko. Łącznie z... Panie Wally? Powiedz mną siostrę Foster, co narobi. Nie ma pan na nosy dzisiaj... George! Pani premier na mnie czeka. O, pewnie przyszła po pana osobiście. Kto tam? Pana osobisty kelner. Wie pan, przyszedłem tak szybko, jak tylko mogłem. Nikt po pana nie dzwonił. Ja wiem, zgoda, ale wie pan, ja tak przemyślałem i pomyślałem sobie, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy tu dojdzie do jakiejś katastrofy. Potrzebujecie żony pana Pitchdena, prawda? Tak, a skąd pan o tym wie? Normalnie podsłuchuję. Chodź, możesz wejść. O, i to jest właśnie ona. A co to ma znaczyć? To jest Maria. Suknię pożyczyliśmy od nowożeńców z apartamentu 110. Poszli na kolację. Człowieku, o czym ty mówisz? Proszę pana, a pana żona powiedziała, że nie wyjdzie stąd, dopóki nie zobaczy żony pana Pitchdena. I to jest właśnie ona. Proszę natychmiast zabrać panią z pokoju. George! Richard? A ty jeszcze tutaj? Pomyślałem, kochanie, że powinienem na ciebie zaczekać. Ale powiedziałam ci, że nie wyjdę stąd, dopóki nie poznam żony George'a. O, to jest właśnie ona. O. Tak, to jest Maria. Mario? Chciałabym ci coś powiedzieć na temat twojego nowo zaślubionego męża. Chciałbym, żeby pani poznała moją nową żonę. Pamela już poznała Marię! Co to ma znaczyć, George? Proszę, niech ci odpowie mój przełożony. A kim jest z kolei ta pani? Jestem siostrą Foster. A! Siostra Foster! Znalazłeś, więc już wszystkim możemy wracać. Mario, musisz być bardzo szczęśliwa. Maria nie zna angielskiego. Nie zna angielskiego? Jest Hiszpanką. Jest Włoszką. Pół Włoszką, pół Hiszpanką. Poznali się na plaży. Przypłynęła z Wenecji. Z Wenecji? Proszę państwa. Rządzą was. Proszę, żeby państwo natychmiast wyprowadzili się z hotelu. Tak, panie ministrze. Pan i wszyscy państwa znajomi muszą wyprowadzić się z hotelu w ciągu kilkunastu minut. Jeżeli nie, to moi ochroniarze wyprowadzą was razem z bagażami prosto na ulicę. A pan, niech nie zapomni zabrać swojego brata. A czemu ja ciągle na ciebie trafiam? Bo ma pan szczęście. Ona za kogo jest przybrana? Ja? Ja robię łóżka. Personel, proszę wyjść! Wychodź!